Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morsz, druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu dr inżynier Janusz Steinhoff, były wicepremier, minister gospodarki, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Stupnicki, prezes Ampliko TFI i Jacek Wojciechowicz, były ekspert Banku Światowego, prezes Polskiej Fundacji Promocji Kadr. Proszę Państwa, zerkamy jeszcze, cóż tam na rynkach papierów wartościowych. Słychać, widać. Już patrzę, otwiera mi się. O, jest właśnie i zielono, i czerwono. W Warszawie WIG 20 traci 0,25%. W Londynie wzrost 0,11%, we Frankfurcie 0,08%, a spadek w Paryżu 0,1%. Waluty w dalszym ciągu tanieją. Frank szwajcarski kosztuje w tej chwili 3,42 zł, 0,3 zł traci. Euro traci także 0,3414 zł kosztuje. Dolar amerykański 0,55%, na minusie 3,17. EKG. Zgodnie z porządkiem, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Kto zaczyna? Krzysztof Stupnicki. Ja bym powiedział, że odpowiedź jest dwuczęściowa. Ta 1/3 naszego społeczeństwa, która ma oszczędności banków, funduszy inwestycyjnych w różnych miejscach, jest bogatsza, bo wyraźnie oszczędności w kolejnym miesiącu wzrosły. Pozostałe 2/3, które nie mają żadnych oszczędności, jest uboższa, bo teraz żeśmy przeczytali w przedwczorajszym komunikacie, inflacja spada, ale do 4-3%, ale cena jaj wzrosła na przykład o 12%. Nie, no strasznie, no ja w zeszłym miesiącu. A to przed świętami. Powiem, że w Rumunii inflacja spadła do poziomu niższego niż w Polsce. To jest chyba pierwsze takie zdarzenie od 5 czy 8 lat. A tam ceny jaj wzrosły w ciągu ostatniego roku o 90%. Może były tańsze dużo niż w Polsce, aczkolwiek na teraz mówi się, wczoraj słyszałem w wiadomościach, że jaja kosztują po złotówce, czy mogą kosztować złotówkę za sztukę. No są takie po złotówce za sztukę już dawno. Ekologiczne jaja to jest powyżej 1 zł. Zielononóżka kura to też jest powyżej 1 zł z wolnego wybiegu, jak jest to napisane. Ja tak się zastanawiałem właśnie, jak one wolno biegają po śniegu przy 30-stopniowym mrozie. Ale ktoś mi tam napisał, że są karmione warzywami i zbożem dobrym. A ja się czuję, panie redaktorze, bogatszy, dlatego że temperatury są coraz wyższe, czyli mniej pan... będę wydawał na energię elektryczną, mniej na gaz, którym ogrzewam swój dom. Czuję się biedniejszy, niestety, bo jest inflacja moja, pana, że nie rosną proporcjonalnie do inflacji, czyli nie utrzymuje realnych swoich dochodów. Jeśli to jest dla pana pocieszające, jak i dla Polaka, powiem panu, że moje także. Tak. Mnie też i jest tutaj gorzej. Jesteśmy ubożsi. No poza tym rosną ceny paliw, rosną ceny żywności. Także to zdecydowanie nie daje mi dobrego samopoczucia. Odpowiadając panu na pytanie, czy jestem bogatszy, czy nawet biedniejszy. Wręcz przeciwnie, może tak pan jest, powiedzieć, że jest pan tak, biedniejszy. Tak jest, jestem biedniejszy przez ostatni biedny czas. Biedny Janusz Steinhoff i Tadeusz Morsz. Może wprowadźmy się nad sobą nieco. No. Może wprowadźmy jakiś element optymistyczny, makroekonomiczny wobec tego. Bo ja z kolei z dużą przyjemnością przeczytałem informację o tym, że polski oprocentowanie polskich obligacji, tych takich średnioterminowych, 2- i 5-letnich, po raz pierwszy od dawna, znaczy chyba w ogóle po raz pierwszy tak naprawdę, ich oprocentowanie stało się niższe niż oprocentowanie Francji. To oprocentowanie było dość wysokie, ono w takim szczytowym momencie było ponad 7%, to tyle, ile prawda, nas szacują niewypłacalność polskiego państwa, prawda? W tej chwili, przepraszam, ile my płacimy za pożyczanie pieniędzy na rynkach zagranicznych, w tej chwili jest poniżej 5%. A więc w tym sensie możemy się czuć bogaci, bo dużo lepiej oceniają nas rynki zagraniczne. Wczoraj Ministerstwo Finansów sprzedawało obligacje i podobno chętnych było 2 razy tyle niż było obligacji dostępnych, w związku z tym dobre ceny. Na dodatek jeszcze Moody's, czyli agencja ratingowa, dała nam bardzo dobry rating, podwyższyła nam rating właśnie jeżeli chodzi o możliwość spłacania krótkoterminowych zadłużeń. A więc pozycja Polski taka ekonomiczna na świecie się szalenie poprawia, a to się potem przekłada. Przekłada się na zaufanie inwestorów, na to, że tutaj właśnie z jednej strony płyną pieniądze, z drugiej strony będą płynąć inwestycje również takie greenfield, czyli budowa nowych obiektów i tak dalej. No tak, ale chciałbym zauważyć, że
rentowność dziesięcioletnich obligacji polskich jest wyższa niż czeskich. No jest, niestety. Jest wyższa od niemieckich, brytyjskich i tak dalej. Co to znaczy, proszę Państwa? No przypominamy. No to jest koszt pożyczania pieniądza. Ile płacimy za pożyczanie pieniędzy? My płacimy wyższe odsetki niż te kraje. Ale płacą, dlatego rentowność jest naszych obligacji wyższa, co z naszego punktu widzenia jest niekorzystne, no bo pozornie wydaje się, że skoro rentowność jest wyższa, to znaczy, że jest lepiej. No, Trzeba mieć tą świadomość, że Niemcy, czy Brytyjczycy, czy Stany Zjednoczone no pożyczają dużo taniej niż Polska. Także musimy ograniczać deficyt budżetowy. Potrzeby pożyczkowe państwa trzeba redukować. EKG. W pierwszej części audycji mówiliśmy nieco o pomyśle, żeby ozusować wszystko, co się da. Głos na Facebooku. Oczywiście mogą Państwo, przypominam, rozmawiać z nami za pośrednictwem Facebooka. facebook.pl/tokfm i także podglądać nas na portalu internetowym www.tokfm.pl. Tomasz Sokolski pisze: gdyby nie żarłoczność ZUS-u, nie byłoby umów śmieciowych i innych tego typu prób walki z tym chorym systemem. To ZUS, a nie podatki są problemem polskich małych firm. System powinien dawać alternatywę. Niska składka podstawowa, za co byłaby emerytura minimalna plus alternatywne dodatkowe ubezpieczenie, na przykład w ZUS czy innym prywatnym funduszu. Ale oczywiście w systemie jest teraz finansowy rów mariański, więc nie jest to realne. Niestety, nazwijmy zatem rzeczy po imieniu. ZUS to nie ubezpieczenie, a podatek. No właśnie, no, taki tutaj głos słyszymy. No i jeszcze jeden głos w sprawie, proszę Państwa, bardzo dużej szarej strefy. I to jest także problem, bo te podatki czy składki ZUS-owskie tak, żeby wyglądały inaczej, gdyby ta szara strefa w Polsce nie była tak ogromna. A z drugiej strony mówi się tak, gdyby z kolei nie były zbyt wysokie składki ZUS-owskie i podatki dla niektórych, no to szara strefa byłaby mniejsza. I tutaj i to jest taka kwadratura koła. Nie wiadomo, gdzie znaleźć ten taki złoty środek. W którym miejscu ten złoty środek jest? Optymalna wysokość podatków i optymalna wysokość obciążeń w ogóle dla firm, żeby mi się nie opłacało uciekać gdzieś tam w szarą strefę. No to jest problem wciąż nierozwiązany. A niższe podatki mogą być wtedy, jak są niższe wydatki z budżetu państwa. Politycy bardzo często mówią o redukcji strony dochodowej budżetu państwa, nie zająknąwszy się o stronie wydatkowej budżetu państwa. No to nie ma rady. To jest właśnie to koło, o którym pan mówi. Ale może jeszcze na chwilę do tych podatków, bo akurat podatki w Polsce, jak wynika z badań różnych organizacji międzynarodowych, nie należą do wysokich. One są mniej więcej średnie, nawet niżej niż średnie. Natomiast to, na co narzekają i instytucje międzynarodowe, które obserwują Polskę, jak i przedsiębiorcy, to skomplikowalność, czy złożoność polskiego systemu podatkowego i jego nieprzewidywalność. Nadal jeszcze jest tak, że jeden urząd podatkowy ma interpretację jakiegoś problemu w taki sposób i nie można się kierować jego interpretacją, ponieważ drugi urząd będzie miał zupełnie inną. EKG. Podatków nie koniec, proszę Państwa, naszej audycji. Będzie podatek bankowy i mniej kredytów. Podatek bankowy jeszcze w tym roku i kolejne ograniczenia w udzielaniu kredytów dla osób indywidualnych. Tego mogą spodziewać się bankowcy w najbliższym czasie. Minister Jacek Rostowski zapowiedział, że pieniądze z podatku będą trafiały na fundusz stabilizacyjny w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Forum bankowe odbyło się właśnie. Jedno z największych dorocznych spotkań branży finansowej. Uczestniczył w nim także minister Jacek Rostowski, również prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka. No i zapowiedział minister twardo, że takowy podatek zostanie wprowadzony. Banki rekordowe zyski miały w ubiegłym roku. Było na poziomie 15 miliardów na czysto. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, nawoływał ministra finansów, apelował o powściągliwość we wprowadzaniu, tu już cytuję, apelował o powściągliwość we wprowadzaniu nowych obciążeń dla sektora bankowego.
No jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ja przypomnę, i tam składki z banków wpływają. No, ma być to dodatkowy fundusz jeszcze stabilizacyjny, który będzie dwukrotnością niemalże tegoż funduszu gwarancyjnego. No to jest jeden podatek i drugi jeszcze podatek. Bankowcy doczekali się poparcia KNF, Komisji Nadzoru Finansowego, w walce o storpedowanie pomysłu europejskiego podatku od transakcji finansowych. Według obliczeń bankowców pochłonąłby on nawet kilkadziesiąt procent zysków niektórych banków. A z drugiej strony Komisja Nadzoru Finansowego chce wydać nową dyrektywę, z której by wynikało, czy rekomendację nową, że banki nie mogą udzielać kredytów stuprocentowych, hipotecznych, tak, bez udziału własnego. Ja tak się zastanawiam, czy Komisja Nadzoru Finansowego nie za daleko się tutaj nieco posuwa w tych swoich rekomendacjach. No i jak te podatki przełożą się rzeczywiście na akcję kredytową? Te podatki, o których minister Rostowski mówił i które ma zamiar wprowadzić. Znaczy pamiętamy o tym, w sumie mowa o trzech różnych kwestiach, bo podatek od transakcji finansowych, który jest zgłaszany w Unii Europejskiej, jest pomysłem absurdalnym, jeżeli nie zostanie wprowadzony przez Wielką Brytanię, gdzie 80% transakcji finansowych w Europie się odbywa, a premier brytyjski Cameron wyraźnie powiedział nie. Więc rozważanie, znaczy jest to szkodliwe i nie będziemy tego wprowadzać. Więc rozważanie przez pozostałych tego tematu jest stratą czasu. Drugą kwestią jest wprowadzanie podatku, znaczy zwiększanie obciążeń polskich banków na rzecz stabilizacyjnego, to ma się nazywać, to jest drugi. I jeżeli to mają być środki, które mają zwiększyć bezpieczeństwo depozytów, które jak wiemy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do już nie do 50 tysięcy euro, tylko do równowartości 100 tysięcy euro i to jest od 2 czy 3 lat, a ten fundusz stabilizacyjny ma być dodatkowym takim zabezpieczeniem, to jest działanie kosztowne oczywiście dla uczestników, dla klientów banków i kosztowne dla wyniku finansowego banków, ale w dłuższym okresie korzystne dla bezpieczeństwa depozytów. I to jest pan za. I to, jeżeli jest stopniowo, a nie skokowo wprowadzony, to ja uważam, że to jest korzystne dla wszystkich. A trzecią kwestią to jest wprowadzanie limitu w sytuacji, gdy kredyty hipoteczne rosną wolno, w tempie to chyba około 12%, tak. Wprowadzanie dodatkowych ograniczeń na... Znaczy tam jest różnica, pan udział własny, prawda? Pytanie, czy to jest regulacja, która powinna być wprowadzana w roku 2005 czy 2012? Bo wtedy był problem, że banki udzielały kredytów na 120% wartości. Tak jest. Teraz wydaje mi się, że nie ma żadnego banku, który udziela na pełne 100%, a jeżeli udziela, no to udziela tylko wie pan co? Kredytom, wtedy którzy mają dużo pieniędzy. Wtedy była taka sytuacja, że rosły bardzo szybko ceny nieruchomości, czyli zabezpieczenie tych kredytów było lepsze. I banki same proponowały przy założeniu, że to będzie trwało w nieskończoność, bo to są kredyty na 30 lat, więc to była czysta spekulacja i należało wtedy się ograniczać. Ja bym miał tutaj apel do pana prezesa Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Panie prezesie, no pańscy poprzednicy trochę tak w przeciwfazie się poruszali, z całym szacunkiem dla nich, dla ich kompetencji. To znaczy, ta przeciwfaza właśnie wyglądała mniej więcej tak, o czym wspomniał pan prezes Krzysztof Stupnicki, że zamiast w 2005 roku wprowadzi ograniczenia, to te ograniczenia wprowadzano wtedy, kiedy koniunktura się odwróciła kompletnie. Jeśli już, to róbcie rzeczy wyprzedzające, czy posunięcia wyprzedzające przygotowujcie, a nie takie, które mogą zaszkodzić tylko. Bo w myślę, tej sytuacji, panie redaktorze, że tu przykład Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii
zadziałał. Kiedy akcja kredytowa się wyhamowuje, bo w tej chwili ta akcja kredytowa nieco wyhamowuje, to wprowadzacie dodatkowe ograniczenia. Zostawcie także szansę bankom, żeby oceniły ryzyko i one na pewno dzisiaj podchodzą o wiele ostrożniej do tego, niż podchodziły w roku 2005 czy 2006. Każdy klient powie, co ciekawie, dwa lata temu w Polsce gościł laureat Nagrody Nobla, zaproszony przez TNF, który powiedział dokładnie to, że należy kontracyklicznie wprowadzać ograniczenia dla sektora bankowego.